my, no to tak intensywnie to zbieramy 3 dni, upał, nie upał, gdzieś 4-5 osób z domu, które pracuje po 10-12 godzin. Będzie wolniej, tym nam się będzie ciężej grało i jak to się mówi, no, efekt lawiny, spowalnianie będzie postępowało. Teraz spróbuję to jeszcze raz, ale w takim tempie jak teraz, nawet minimalnie może zrobić, dobrze? Jak co roku czekamy z utęsknieniem za święto Bożego Ciała, ponieważ żyjemy tym świętem, tęsknimy. Jest to takie święto inne. Siostry starsze i my najmłodsze z pokolenia chcemy też przekazać tą tradycję swoim dzieciom, no i wnukom. Raz z rodzeństwem gramy w orkiestrze dętej, która również uczestniczy w procesji, by upiększyć nasze święto. Drogi to były obsadzane takimi trzęsinkami. Jedni bywali piaskiem, drudzy jeszcze na to co jakiś czas tam kwiatek włożyli. Z każdego ołtarza każdy na wąskę złamał tej trzęsiny. No to każdy brał do domu jako dodatek szczęścia, no, błogosławieństwa Bożego. Taka tradycja została aż po dzisiejszy dzień. Boże Ciało, jak ja pamiętam, to żeśmy ubierali bramy. Zwijane były 3 takie świerki do kupy. Jeden tak na poprzyk, a 2 w dłużkę. Te bramy były owijane świerkiem, a kwiaty żeśmy robili z bibuły i żeśmy wplatali w ten. No to żeśmy tak robili tą bramę w ten sposób, bo że na środku wychodził takie 3 zęby u góry. I no i tutaj później drogę tą, jak szła procesja, to żeśmy szli i każdy na swoim polim tam, czy tam tym domem sobie tą drogę ubierał, a drudzy znowu z innych wiosek pomagali. W naszym rodzinnym domu, to ta tradycja będzie jeszcze trwała długo, bo wszystkie dzieci są bardzo zaangażowane i znam wiele rodzin, gdzie młodzi są zaangażowani. Przerzuć Sebastian, sąsiad, przenieś to do góry równo i oni później widłami będą trzymać.
Uwaga. Monika, ciągnij to. Trzymaj, ciągnij. Powoli, powoli. Jest to jedno, jak zrobimy, Henia. Tak będzie. Nie ma przepisu co do tego. Ma detto che sei troppo veloce. Stuletni zgodnie z tradycją wierny lud zmierza Twe Jezu święto Bożego ciała do odpiłki mierza. Kwiaty pól, kwiaty łąk, łany zbóż, liście drzewa, wszystko to z nami śpiewa, Chryste chwałę swą. I w rozmodleniu wierni pokorę. Bywa czas, że są bzy i tak zwane buldynesy, kaliny, peonie. Tak mamy sadzone, ale najczęściej tak wyjdzie, że mało kiedy ten nasz kwiatek z ogrodu utrafi na tą procesję. Odcinek ma około 100 metrów. Przy takim intensywnym ubieraniu granica około 20 osób u nas było. My wszyscy, którzy jesteśmy wychowani właśnie od dziecka przy tych kwiatach, przy tych dywanach, mamy to wpojone. Teraz dzisiaj jesteśmy zmęczeni na przykład bardzo, ale już czekamy, co będzie za rok. Fenomen tej parafii, w której mam zaszczyt być proboszczem, upatruję przede wszystkim w wielkiej wierze tych ludzi. I choć jest to niewielka wspólnota, to jest bardzo zjednoczona, szczególnie w uroczystość Bożego Ciała. Tu nie ma ważniejszych, mniej ważnych. Wszyscy pragną budować to materialne dzieło kwietnych dywanów, aby w ten sposób wyrazić swoją wiarę, to co czują w swoim sercu. Mamuśka się ucieszy, że różyczki poszły. Na Śpicimierskie Boże Ciało przyjeżdżają ludzie, których bym nazwała i turystami, i pielgrzymami, ale cieszy nas to, że są i tacy, i tacy. Thank you.
Trzycimierskie Boże Ciało to Pan Jezus idący drogami naszej parafii. Drogi wysypane kwiatami na Jego powitanie i uwielbienie. Taki sposób świętowania wybrali nasi przodkowie ponad 200 lat temu. My tą tradycję kontynuujemy i przekazujemy następnym pokoleniom. Cieszymy się bardzo. Wzruszenie nas ogarnia, że po naszych drogach Pan Jezus idzie w tak bogatej oprawie, którą no, jesteśmy w stanie Mu przygotować. Cieszy mnie to, że ktoś przeszedł, że zobaczył. To, że zniszczone, to już sobie myślę, jutro będzie sprzątnięte, przyjdzie deszcz, będzie czyściutko. Pierwsze zdjęcie, biało-czarne, posiadamy z roku 1958. Pierwsze zdjęcie, kolorowe, z 1977. Wcześniejsze dokumenty w wersji pisanej nie zachowały się. Zgodnie z przekazem naszych dziadków, trasa Bożego Ciała przed wojną była znacznie krótsza. W latach powojennych poruszała się różnymi drogami. Kilka lat temu część drogi została wyremontowana i utwardzona przez gminę. Od kilku lat idzie tą samą trasą. Jeszcze wie pan, co panu powiem? Jeszcze teraz bym wzięła laskę i jeszcze bym poszła. Tylko bym poszła dokąd bym mogła. To, ale całą już drogę, to, bo to jest bardzo daleko. Przez całe tak świecić naokoło, to jest bardzo daleko.